Żeby zrozumieć te utwory, trzeba mieć wrażliwość nie tylko na słowo pisane, ale również historię i cierpienie ofiar systemów totalitarnych. W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych miał miejsce finał 31. edycji konkursu recytatorskiego poezji jenieckiej Nie traćmy pamięci. Natalia Janus-Hempel. Te kolczaste druty, gdyby je można było rozerwać na strzępy, choć raz się wyrwać z tej głodu reduty, choć raz zapomnieć o pustce przeklętej. To fragment wiersza Tęsknota jeńca Witolda Pileckiego w interpretacji jednej z uczestniczek konkursu poetyckiego poezji jenieckiej. Kluczem do sukcesu w dobrym powiedzeniu tekstu jest po prostu wychowanie w patriotycznej rodzinie. Że ten patriotyzm musi być zakorzeniony. Ktoś, kto nie poczuje tej poezji, nie poczuje patriotyzmu, nie powie dobrze tego tekstu. A to trudne teksty o bolesnej historii, niosące duży i często trudny dla młodego człowieka ładunek emocjonalny. Młodzież jednak sięga po różnego rodzaju poezję. Bardzo lubię poezję, głównie właśnie tą patriotyczną. Jest mi bardzo bliska sercu, też z rodziny mam tak bardzo, zostałam tak powiedzmy patriotycznie wychowana, że uważam się też za taką głęboką patriotkę. Konkurs na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego regionu. To już 31. edycja. Ma taką formułę umożliwiającą zarówno poznawanie historii, jak i jej wyrażanie w artystyczny sposób. I wydaje nam się, że jest to właśnie największy zysk i największa korzyść tego konkursu. Jury nie miało łatwego zadania. Poziom był bardzo wyrównany, bardzo, bardzo wysoki, no i pewnie będą polemiki, będą spory co do oceny. Jednak wygrana nie jest ceną najwyższą. Bezcenne jest utrwalenie pamięci. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.